Trwa sezon na dożynki. Rolnicy świętują niemal w każdym gminie naszego regionu, choć jak podkreślają, w tym roku żniwa do łatwych nie należały. Pracę utrudniała przede wszystkim kapryśna pogoda. Tegoroczne zbiory nie należą do obfitych, a jakość zboża pozostawia wiele do życzenia. Zbiory to ciężko, bo pogoda nie była za dobra i także część zboża wyległo. Ale można było pozbierać tylko gorszej jakości zboża. O tegorocznych żniwach mówi się, że były jednymi z najtrudniejszych. Prace najbardziej utrudniały mordercze upały występujące na zmianę z ulewnymi deszczami. Właściwie aura nie sprzyjała i te tegoroczne żniwa to były takie kradzione, że tak powiem. Bo wszystko na szybciutko i o której się dało porze. Nawet i w nocy, bo myśmy na przykład 2 hektary pszenicy kosili od 9 do 12 w nocy. Jak podkreślają rolnicy, za każde żniwa trzeba jednak dziękować. Stąd też w regionie w ostatnim czasie sezon na dożynki trwa w najlepsze. Tak nakazuje zresztą sama tradycja. A mamy coraz mniej pól, ale tradycję chcemy podtrzymać, bo to taki właściwie symbol, żeby podziękować w ogóle za pracę tym wszystkim, którzy na polach pracują, żebyśmy wszyscy mogli mieć ten przysłowiowy chleb. Tradycyjnie już przekazanie chleba jest jednym z głównych akcentów każdego święta plonów. Nie inaczej było podczas dożynek w Radlinie. Tutaj jak co roku barwny korowód przeszedł ulicami miasta, a świętowanie trwało do późnego wieczora. Mniej huczne były dożynki w Pszowie. Kultywujemy tą tradycję może w sposób bardziej skromny, ale zawsze chcemy zaznaczyć, że też mamy związek z rolnictwem, nie tylko przez rolników, którzy u nas działają, a także szereg organizacji, które są związane z ziemią, tak jak działkowcy, hodowcy gołębi pocztowych. Tutaj również świętowanie rozpoczęto uroczystą mszą świętą, nie zabrakło też korowodu oraz symbolicznego przekazania chleba.